Zakon świętego Jana z Jerozolimy to jedna z najstarszych instytucji zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Powstał w Jerozolimie około roku 1050. Jest zakonem o charakterze rycerskim i szlacheckim. 2013 rok to 900. rocznica wydania bulli przez papieża Paschalisa II, który nadał zakonowi pełną suwerenność, tak od władzy świeckiej, jak i kościelnej. Po zdobyciu przez Turków osmańskich głównej siedziby Joannitów na wyspie Rodos, zakon przeniósł się na Maltę w roku 1530. Wtedy też przyjęto używaną do dziś nazwę kawalerów maltańskich. Wezwanie zakonu, niezmienne od prawie 1000 lat, to Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum. Obrona wiary oraz służba ubogim i potrzebującym, bez względu na rasę i wyznawaną religię. Misja szpitalnicza nadal stanowi główną działalność zakonu, prowadzoną praktycznie na całym świecie. Działalność charytatywna i pomoc potrzebującym szczególnie były widoczne podczas I i II wojny światowej. W warszawskim Szpitalu Maltańskim przez 5 lat działalności od 1939 roku opiekowano się ponad 15 tysiącami chorych i rannych. Było to możliwe również dzięki współpracy międzynarodowej. Zakon maltański jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego. Posiada własną konstytucję, paszporty, znaczki, organizacje publiczne. Zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze 102 państwami, nie tylko katolickimi, jak również z organizacjami europejskimi i międzynarodowymi. Zakon maltański jest neutralny, bezstronny i apolityczny, co pozwala mu grać rolę mediatora pomiędzy państwami. Obecnie zakon prowadzi działalność w przeszło 120 krajach, skupiając 13,5 tysiąca członków. Zatrudnia 25 tysięcy lekarzy i pielęgniarek w ponad 50 szpitalach oraz organizuje pracę 80 tysięcy wolontariuszy. Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. Flaga odbiera Jan Emeryt Ościszewski. Spełniają się poprzez ochotniczą pracę dam i kawalerów w niesieniu pomocy humanitarnej, działalności medycznej i społecznej. Na ziemiach polskich zakon maltański obecny jest od początku XII wieku, natomiast Związek Polskich Kawalerów Maltańskich powstał w roku 1921. Po okresie nieobecności w czasach PRL-u zakon maltański powrócił w 1992 roku i poprzez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich oraz odpowiednie fundacje realizuje główny cel i misję. W Polsce działa obecnie 6 ośrodków pomocy dla osób niepełnosprawnych, 12 placówek maltańskiej służby medycznej, 2 szpitale, hospicjum, 2 domy pomocy społecznej i 2 placówki terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Łącznie każdego roku stałą pomocą objętych jest około 2200 osób, a dodatkowo doraźne wsparcie otrzymuje blisko 15 tysięcy osób. Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum. Obrona wiary i służba ubogim.